Czy Henrykowi uda się zdobyć ząb Prokopa, strzechę z kościoła i kocią łapkę? Kim jest tajemniczy sprzedawca dziwadeł? Najwyższy czas na kolejne supergrowe przygody. Mam nadzieję, że ci się przydam, rycerzu. To pewnie ty jesteś tym szczęśliwcem, o którym wszyscy mówią. Fortuna ostatnio mi sprzyja, to prawda, ale to może się zmienić, nim się obejrzę. Ludzie mówią, że pomagasz swemu szczęściu. A to niedozwolone? Nie no, dozwolone, ale tak mnie to ciekawi. Dlaczego? Chciałbym spróbować tego twojego szczęścia. Zagrajmy o twój talizman. Jak chcesz, mój talizman na twoje grosze. Pewnie, inaczej to by nie miało sensu. St. George, guide my hand. No, wygląda, że moje szczęście się skończyło, psia krew. Jak tak widzę, jak przegrywam, to chyba jednak ta kocia łapa nie przynosi już szczęścia. No, nie tobie. Zatem dzięki za partyjkę. O ty kurwa. Ale mu pokazałeś. Dziękuję ci, ta złodziejska świnia. Nikomu nie można ufać w dzisiejszych czasach. No, a żebyś nie myślał, że jestem skąpiradło, oto mała nagroda. Dzięki. To dla mnie zaszczyt, że rycerz taki jak ty zainteresował się moją osobą. Nie wygląda dobrze. Co? O czym ty mówisz? Twój ząb. Założę się, że strasznie boli, co? A skąd o tym wiesz? Słyszałem wczoraj w szynku, jak się na to skarżyłeś. Jakby to mnie bolało, poszedłbym za kowalem, by mi go wyrwał. Dlaczego? Znam jednego chłopa, co miał to samo. Bolał go ząb i bał się go wyrwać. I co się potem stało? W końcu połowa jego szczęki prawie mu odpadła, więc nie lekceważyłbym tego. Ale ja nie mogę iść do kowala. Nie mów mi, że się boisz. Boję się i otwarcie się do tego przyznaję. Wiesz co? Pójdę z tobą i upewnię się, że wyjdziesz stamtąd żywy. Nie musisz się wstydzić. Każdy mężczyzna na tym padole boi się wyrywania zębów. Wiem, ale... Chodźmy i niech już to jest z głowy. Just a stupid woman. I don't understand these things. What do you reckon?
Dobra, do roboty. Trzymaj go mocno. Do roboty. Spójrz, wyrwany. Chcesz go zatrzymać jako pamiątkę? Ja go wezmę. No dobra. Poszedłem się rozejrzeć za tymi rzeczami, które chciałeś. Wybornie, wybornie. To pokaż mi, co tam masz, chłopcze. Ząb Laika Prokopa, który z pewnością nie jest święty. Nie jest, ale może któregoś dnia będzie. Nigdy nie wiesz, jaką ten człowiek obierze drogę w życiu. Wątpię, ale nie było łatwo go dostać, więc jeśli ktokolwiek tutaj umie czynić cuda, to ja. Może, ale słyszałem, że cierpiał jak męczennik. Jedna kocia łapa na szczęście. Bosko, miejmy nadzieję, że nam również przyniesie szczęście. Gałązka z poświęconej wiechy. Wyśmienicie. I jak ci się udało ją zdjąć? Musiałem ją zestrzelić. Uważajcie na niego, to strzelec wyborowy. No, nie było innego sposobu. Czyli to mam z głowy, a teraz kolejna sprawa. To mów, nie mogę się już doczekać. Jeszcze jedno, to raczej skomplikowane i delikatne. Co takiego? Całun. Całun? Tak, całun pogrzebowy kogoś, kto niedawno odszedł. To znaczy, że mam zabrać nieboszczykowi jego ubranie? Chryste, nie. Potrzebuję całun, czyli cenny kawałek materiału, w którym chowa się zmarłych. Czy to ważne, od kogo to wezmę? To musi być ktoś, kto wiódł cnotliwy żywot. I mam takiego jednego na oku, dobrego męża, zwanego Łąkoć, który niedawno umarł. Dobra, a gdzie mogę go znaleźć? Jego rodzina czeka na pogrzeb. Na razie leży w moim kościółku w Sazawie. A kim był ten Łąkoć? Niewiele o nim wiem, ale podług miejscowych był słusznym człowiekiem. Powinieneś się popytać wokoło. Po co ja tu właściwie przyszedłem?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Widzę, że jeden z Twych krewnych odszedł. Mój stary ojciec. Wszystkim nam będzie go brakować. Mogę się z nim pożegnać? Wybacz, nie znam Cię, a poza tym to ważne, żeby nie nachodzić zmarłych. Chcę, aby dusza mego ojca odeszła w spokoju. Widzę, że naprawdę zajął się ojcem jak prawdziwy chrześcijanin. Staram się. Mój ojciec, niech Bóg go ma w swej opiece, zasłużył sobie na to. A czy odpokutowałeś za jego grzechy? Co? Dlaczego? Myślisz, że to konieczne? Z pewnością był dobrym chrześcijaninem, ale nikt nie jest bez grzechu. Jeśli chcesz upewnić się, że jego dusza odejdzie w spokoju, byłoby rozsądnie się tym zająć. Święta Mario, Matko Boża, jeśli to miałoby zagrozić duszy mojego ojca, nigdy bym sobie nie wybaczył. Co mam robić? Nie martw się, zwykle to drobnostka. Masz tylko podarować jakąś jego osobistą rzecz tym, którzy są w potrzebie. Aha, ale co? Pieniądze? Jadło? Coś bardziej osobistego. Może by takiego całun pogrzebowy? Oczywiście. To świetny pomysł. Zaraz zaniosę go komuś potrzebującemu. Poczekaj moment. Ty musisz czuwać nad swoim ojcem. Ja im go zaniosę. Zrobiłbyś to dla mnie? Dziękuję ci. Idź do infirmarium w klasztorze. Tam jest wielu potrzebujących. Mam... Boże, Wszechmogący, bądź cicho, nie tutaj. Nie chcesz chyba, żeby ktoś go zobaczył, nie? Poczekaj na mnie, wiesz gdzie. Mam dla ciebie całun. Masz, doprawdy? Dobra robota. No, nie było łatwo. Naturalnie, dlatego też... To tutaj mieszka. Dajmy mu nauczkę. Kurwa. Henryku, zatrzymaj ich. Co? Jak to? W tej skrzyni jest nagroda dla ciebie. Zobaczymy się w ledeczku. Dalej, wyważ je. Do dzieła. To ma być nagroda? Co ty tutaj robisz? Mnie też oszukał. Przyszedłem, by wylać mu tę jego miksturę w twarz, ale wygląda, że już się stąd ulotnił. Prawdopodobnie uciekł już jakiś czas temu. Szuja. W każdym razie lepiej, żeby się więcej nie pokazywał w tym mieście.
Can I do anything to help? Hey, who's there? Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Ach, wrócił syn marnotrawny. Wiedziałem, że któregoś dnia znowu się tu pojawisz. Niech zgadnę, widziałeś to we śnie? Wiedziałem, że tak powiesz. Doznałem jednak boskiego objawienia. Następnym razem nie mam zamiaru wyciągać cię z tarapatów. Och, cóż, przepraszam. Jesteśmy poddawani takim próbom, żeby zahartować ducha na wszelkie przeciwności losu. Chętnie sprawdzę twój hart ducha. Czego teraz ode mnie chcesz? Ach, mój drogi uczniu, wszystko diabli wzięli. Żyję z dnia na dzień, śpię na słomie, a miejscowi chłopi nie chcą nic ode mnie kupować. Twierdzą, że mi nie ufają i uważają mnie za szarlatana. Dasz wiarę? Czy te oczy mogą kłamać? Jestem uczciwym sprzedawcą poświęconych towarów, którego jedyną troską jest dobro dusz w potrzebie. Po prostu dobry Samarytanin. Podłe plotki z Sazawy mogą tu dotrzeć w każdej chwili. Powinienem stąd odejść, zanim sytuacja się pogorszy, ale nie mogę tego zrobić, dopóki nie zarobię trochę pieniędzy. Dlatego trzeba zachęcić miejscowych, aby otworzyli swoje serca i sakiewki. Nie mam zamiaru bić ludzi w twoim imieniu. Za kogo mnie uważasz? Nie skrzywdziłbym muchy. Przemoc jest dla głupich. Musimy im delikatnie zasugerować konieczność zakupu moich specyfików. Może na przykład do odstraszania upiorów? Upiór? Jaki upiór? Zmarły, który powstał z grobu. Nieboszczyk, którego dusza nie może opuścić tego świata. Błąka się pośród żywych, przepełniony wściekłością na swój żałosny los. Kiedyś zaobserwowałem takie zjawisko, ale to był jakiś pijaczyna, który wracał z gospody, gdzie przegrał w kości wszystkie pieniądze. Nie żartuj z takich rzeczy. Powiedz mi, czy wiesz, jak rozprawić się z upiorem? Odrąbać mu głowę i skropić wodą święconą? To jest tradycyjna metoda rozprawiania się z nadnaturalnymi zjawiskami. Ty jesteś moim oświeconym uczniem, ale ci ignoranci ze wsi nie mają pojęcia, jak sobie radzić z mrocznymi siłami. Naszym świętym obowiązkiem jest przygotowanie ich do spotkania z takim złem. Co proponujesz? Każdy z nich jest niczym niewierny Tomasz. Potrzebują dowodu. Musimy poszukać pustego grobu, z którego będziemy mogli skorzystać. Jeden taki znajduje się przy drodze do Sazawy, ale ma jedną wadę. Jaką? Nie do końca jest pusty. Nie do końca? Jak to? Trzeba by wykopać to i owo. Dlaczego akurat ten grób? Miejscowi nie lubią o nim rozmawiać, więc na pewno wiąże się z nim jakaś mroczna historia, a w takich miejscach jak to upiory pojawiają się niczym grzyby po deszczu. Jeśli tak jest, to możemy rozdrapać stare rany i zdenerwować ludzi. Znowu. Dlatego lepiej, żeby nikt tego z nami nie powiązał, prawda? Ale to grzech. Odmówienie pomocy to również grzech. Nie miałem w ustach porządnego posiłku od 40 dni i 40 nocy. Moje sumienie nie ma problemu z twoim pustym żołądkiem. Zbezczeszczenie grobu to śmiertelny grzech. Grób nie znajduje się na poświęconej ziemi, więc za pokutę wystarczy zaledwie jedna modlitwa. Pewnego razu zapytałem o to księdza. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Zleć to komuś pozbawionemu sumienia. Przecież jesteś moim jedynym uczniem.
Ciekawość kazała mi robić cokolwiek dla tego człowieka, jednak miałem na głowie ważniejsze rzeczy niż bycie chłopcem na posyłki jakiegoś tam oszusta. To już zaczęło godzić w moją dumę, w szczególności, że ostatnim razem nagroda była marna, niewystarczająca, by kupić od niego tę jego tak zwaną recepturę. Niestety jednak dla dobra sprawy młodego Jana nie miałem wyboru i musiałem wydać te pieniądze. I can't stay here. I won't get any sleep. I just won't get any sleep. I won't get any sleep. I just won't get any sleep. Korzystając z faktu, że byłem w Sazawie, a moje umiejętności otwierania zamków w ostatnim czasie sporo wzrosły, postanowiłem spróbować wykraść księgę zakazaną z klasztoru. Gdzie ona może być? Jest.
Rano zaniosłem księgę zakazaną aptekarzowi. Powiedział mi, żebym dał mu trochę czasu na przestudiowanie jej. Młody pan Ptaszek nie mógł się pewnie doczekać swojego eliksiru, bez którego nie da rady. Niech cię Bóg błogosławi. Co cię gnębi? Mam dla ciebie eliksir od tego szarlatana. Co? Szarlatan? To wykształcony człowiek, który wyleczył z impotencji samego papieża. Dziękuję, Henryku. Doceniam twoją pomoc. Kiedy wypiję ten eliksir, każda kobieta zemdleje na mój widok. Jednak mnie interesuje tylko jedna. Najpiękniejsze stworzenie na tym ziemskim padole. Córka rzeźnika, wiem. Co potem? Spotkanie. Ona i ja pod osłoną nocy. Ty będziesz heroldem moich wzniosłych słów. Ukryjesz się i będziesz mi podpowiadać słowa z tomiku poezji. Co będę robił? Oto tomik z wierszami. Potrzebuję czasu, żeby się przygotować. Tymczasem ty nauczysz się wierszy na pamięć. Będziesz mi je podpowiadać. Mam się nauczyć poezji? To chyba, cóż, nie bardzo. Przestań marnować czas i zajmij się tym. Wróć do mnie za kilka godzin. Muszę się ubrać i uczesać. Muszę też zaczekać na działanie eliksiru. Łagodna nocy. Łagodna nocy, czemu tak zwlekasz? Od tak dawna za lubą mą w tęsknocie czekam. Bez jej słów łagodzących ból w mej piersi. Kto ukojenie mej duszy przyniesie? A teraz moje serce w smutku zanurzone melancholią się pełni. Bo oto zostałem zmuszony opuścić panią mego serca. Ach Boże, nie pozwól mi czekać na próżno. Tak pragnę zobaczyć moją miłość znów. Och dobry panie, bądź mi przychylny. Nie znajdę już innej miłości nigdy. Czy jest coś, czego nie będę musiał zrobić za tego nic, ponia? Tyle czasu spędziłem na szukaniu tego eliksiru, że musi działać. Jesteś gotowy, panie Janie? Henryku, coś jest nie tak. Otwieraj, nie będę gadał do drzwi. Ten eliksir miał dziwny smak, a teraz czuję, że coś jest nie w porządku z moją twarzą. Jak wyglądam? Tylko ci się wydaje, panie. Trudno oprzeć się twojemu urokowi, nawet bardziej niż zwykle. Czuję się, jakbym upadł twarzą prosto w pokrzywy. Tylko zaczerwieniłeś się z przejęcia, to wkrótce minie. Skoro jesteś tego pewny, jak myślisz, czy możemy udać się na spotkanie? Po co czekać? Karolina nie będzie mogła się oprzeć. Dobrze, zatem niech prowadzi mnie serce. Henryku, podążaj za mną. Może się nad nim zlituje, bez tego na pewno by go pogoniła. Powiedz mi, Henryku, ile dziewczyn miałeś w życiu, jeśli w ogóle jakieś miałeś? Było ich kilka, ale z pewnością nie mogę się równać z tobą. To prawda, pewnego dnia powstaną sztuki o moich miłosnych podbojach. Komedie czy tragedie? To zależy, jak nam pójdzie dziś wieczorem. W tym domu mieszka inna piękna dziewczyna, ale ma już swojego zalotnika. Od kiedy ci to przeszkadza? Od czasu, kiedy wrzucił mnie w gnojówkę i kopnął w tyłek. Chyba twoi przyszli poddani z ochotą spuszczają ci łomot zasianie zamętu w głowach ich kobiet. Wątpię, żeby się na to odważył, gdyby mnie rozpoznał. Byłem tam incognito. Jesteśmy już prawie na miejscu. Ukryj się za nagrobkiem lub w krzakach. Nie pokazuj się, żeby jej nie wystraszyć. Ukryj się, Henryku. Czas zaczynać. Skąd wiesz, że to ona się pokaże, a nie kto inny? Ma list i naszyjnik, prawda? Wie, że to ja. To znaczy, że to tajemniczy wielbiciel. Co mam zrobić? A jak myślisz, głupku? Będziesz mi podszeptywał czułe frazy z książki z poezją.
Kto tam? Nie widzę cię. Twój najbardziej oddany wielbiciel, zacna panno. Och, a jakie jest twe imię? A czymże są imiona? To, co zwiemy różą pod inną nazwą, równie by pachniało, prawda? Zaczynaj, Henryku. Co mówisz? Nie słyszę cię. Łagodna nocy, czemu tak zwlekasz? Od tak dawna za lubą mą w tęsknocie czekam. Bez jej słów łagodzących ból w mej piersi, kto ukojenie mej duszy przyniesie? Głodna nocy, czemu nawlekasz? Od tak dawna w kisłości mej miękne. Bez jej krów rodzących ból jako pierwsze, kto kojenie mej duszy zniesie? Nie! A teraz moje serce w smutku zanurzone melancholią się pełni, bo oto zostałem zmuszony opuścić panią mego serca. A teraz moje kierpce w mule zanurzone alkoholem się pełnią, bo oto zostałem zrzucony i upuściłem kawał mego sera. Co ty do stu diabłów wygadujesz? Co to za syczenie? To tylko dzika kaczka w krzakach. Moja miłość będzie trwała, póki nie opuścisz boku mego, ale gdyż mi się nie oddasz cała, pożałujesz tego. Moja miłość będzie rwała, póki nie puścisz bąków, kolego, ale gdyż mi nie pokażesz ciała, nie wytrzymam tego. Boże, Henryku, co też za bzdury wygadujesz? Ja? To ty mówisz bez sensu. Jesteś dziwny. Pierwszy raz słyszę tak niecodzienną poezję. Gdzieś ty u licha to znalazł. Fuj, powiedz coś. Jak ci się podobało, najdroższa? Ach, jak jesteś wrażliwy. Zbliża się ojciec, kryj się. Kto to mówił? Jeśli to znowu ten fircyk, wypatroszę mu flaki. Nic nie słyszałam. Słyszałeś, co powiedział? Mam złe przeczucia, Janie. Myślę, że powinniśmy... Jesteś tu jeszcze? Nadal tu jestem, moja miła. Jak mógłbym cię zostawić? Zbliża się ojciec. Zabiję cię. To niemożliwe. Nigdy się nie domyśli, gdzie mnie znaleźć. Henryku, czas odebrać moją nagrodę. Osłaniaj mnie bez względu na wszystko. Tu jesteś, ty bałamutniku. Teraz zobaczysz, jak rzeźnik broni honoru swej córki. Daj mi więcej czasu. Teraz wszystko mi wytłumaczysz, łajdaku. Czego tu szukasz, draniu? Po co się zakradasz po zmroku do domu uczciwych ludzi? Przyszedłem odwiedzić grób mojej prababki. Och tak? Co w takim razie robisz pod moim oknem, co? Pytanie brzmi, dlaczego depczesz grób mojej prababki, co? Koniec tych bzdur, jeszcze jedno słowo, a pożałujesz. Hej, co to było? O co ci chodzi? Ten hałas. Jestem pewny, że słyszałem dziwny hałas. Tu na cmentarzu? Może jakieś niespokojne duchy? Przysiągłbym, że to dochodzi zza okna mojego domu. Co to ma wspólnego ze mną? Ktoś się zakradał do mojej córki. Poszedłem to sprawdzić i znalazłem ciebie. Przypadek, co? Gadaj prawdę. To jakaś pomyłka. Nigdy nie widziałem twojej córki. Jeśli jest podobna do ciebie, to raczej trzymałbym się z daleka. Ty pieprzony... Nie próbuj robić ze mnie głupca. Dobrze słyszałem. Co to było?
Dobrze się czujesz? Słyszysz coś, czego nie słyszą inni. To nic dobrego. Uważasz, że słyszę głosy w mojej głowie? To nic złego. Święta Eufrozyna Połocka również słyszała głosy, a zakładała klasztory i kościoły i takie tam rzeczy. Ja też słyszałem głosy. To mogły być głosy. Głowy nie dałbym sobie uciąć. Posłuchajcie, tak jak tu stoję, nic nie słyszałem. Macie mnie za szaleńca? Kimkolwiek jesteś, chcę się dowiedzieć, co robiłeś pod oknem mojej córki i kto z nią rozmawiał. Dobrze to słyszałem. Dobry sąsiedzie, nie można zaprzeczyć, że z wiekiem nasz słuch jest coraz gorszy. Byłem tu sam, modliłem się za duszę dobrych ludzi spoczywających na tym cmentarzu. Nie miałem nic wspólnego z twoją córką. Jednak ten głos brzmiał inaczej niż twój. Dokąd on poszedł? Musiałeś go widzieć. Chyba, że osłaniasz go. Boże Wszechmogący. To miejsce jest nawiedzone. Wiedziałem, że nie należy przychodzić na cmentarz po zmroku. Jedyną nawiedzoną osobą jesteś ty. Dosyć już zmarnowałem czasu. Spierać na kwaśne jabłko, podobnie jak tego drugiego. Pożałujesz, że się urodziłeś. What about Fitz? Hit him! Hold on! Shit! Take that! You're dead! I'll wring your neck, you turd. Oh dear, did that hurt? Fucker. What's the matter? Come on. Had enough of life, have you? No! Gdzie masz pochodnie? Nie możesz tak łazić po ciemku bez światła. Niech cię Bóg błogosławi. Co cię gnębi? Jak poszło z Karoliną, panie Janie? To była katastrofa, Henryku, katastrofa. Co się stało? Czy recytacja zawiodła? Coś ty mi za bzdury podpowiadał. Karolina myślała, że jestem złodziejem, który przyszedł okraść jej dom. Próbowałem to wytłumaczyć, ale nie chciała mnie słuchać.
Kazała mi się wynosić i groziła, że zawoła ojca. Masz szczęście, że odwróciłem jego uwagę. Szkoda tylko, że mam mnie teraz za wioskowego głupka. Dziękuję ci za to. Karolina zatrzasnęła mi drzwi przed nosem, więc chyba muszę gdzie indziej poszukać miłości mojego życia. Wracasz do pisania listów miłosnych? Do diabła z listami miłosnymi. Wyobraź sobie, że ta głupia gęś nawet nie potrafi czytać. Szkoda, straciła coś bardzo cennego. Zaiste. Oto list, Henryku. Przeczytaj go. Przynajmniej ty docenisz mój talent pisarski. Czytaj i ucz się od poety. Moja najsłodsza, jestem twoim najbardziej oddanym tajemniczym wielbicielem. Imię swe będę trzymał w tajemnicy, dopóki nie dowiem się, czy tęsknisz za mną tak samo jak ja za tobą. Kiedy już się poznamy, moje słodkie maleństwo, będę pieścił twoje piersi, a potem zajmę się twoim skarbem, który posiadasz od urodzenia. Nie znam istoty, która byłaby piękniejsza od ciebie. Myślę tylko o tym, na jakie wyżyny wzniesiemy się oboje. Musisz być cała moje i tylko moja. Zabiorę cię do raju i z powrotem. Poznasz wszystkich aniołów w niebie i wezwiesz imię Boga głośniej niż kto cokolwiek przedtem. Jeśli chcesz poczuć się tak, jak żadna inna kobieta nie poczuła się wcześniej, załóż jutro ten naszyjnik. Wtedy będę wiedział, że powinienem przyjść do ciebie w nocy i wślizgnąć się do twojego tajemniczego ogrodu. Twój najgorętszy, tajemniczy wielbiciel. Ta sprawa mogła być przegrana od samego początku. Jak się okazało, Teresa nie miała również tym razem dla mnie czasu. Udałem się zatem w poszukiwaniu spraw, które wymagały mojej pomocy. Bywajcie zdrowi. Jak tam idą interesy? Wokół cisza i spokój, czy wręcz przeciwnie? Że niby tutaj? Najbardziej to człowieka drażni tych dwóch patałachów. Pewnie ich znasz. Jak leci? Niezłe pieniądze, co? Co? Jakie pieniądze? O, pogadaj najpierw z Mateuszem. No, dobra. Oto twój udział. Mój udział w czym? O czym ty do diabła mówisz? No, ta sprawa z Tomaszem. Jego pierścień jakoś trafił w nasze ręce. Odbiło wam? Jak ktoś się dowie, że go okradliście, wszyscy będziemy mieli przesrane. Spokojnie, to właściwie nie była kradzież. Wiadomo, że sam ukradł ten pierścień, więc jeśli to się wyda, to on też wpadnie. Raczej nic nie piśnie. A gdzie znajdziesz kogoś, kto kupuje, nie zadając pytań? Nie było łatwo, ale wtedy Frycek pomyślał o Andrzeju. Andrzej? Tutejszy karczmarz, powiadają o nim przeróżne rzeczy. No i co z nim? Najpierw się trochę najeżył, ale jak zobaczył pierścień, kupił go od nas. W zasadzie w ogóle mnie to nie dziwi, i tak wszystko u niego przepijemy. Co teraz? Co teraz zrobicie? Skoro o tym wspomniałeś. No wykrztuś to, o czym teraz myślałeś? Nic na to nie poradzę, przyzwyczajenie. W Sazawie staraliśmy się być grzeczni. I nie wyszło. Właśnie. Karki sobie połamaliśmy, pracując w młynie. Jak się gapiliście na córkę młynarza. I wyrzucili nas. Jedyne, co nam się opłaciło, to sprać tego łajdaka, zabrać mu pierścień i sprzedać go Andrzejowi. Nie jestem pewny, dokąd w ten sposób zmierzacie. A niby dokąd? Nikt w kraju nie przejmuje się prawem. I jeśli damy w lesie po głowie jakiemuś złodziejowi, albo napadniemy wóz z zaopatrzeniem dla wojsk Zygmunta, i tak będę spał spokojnie. To i tak kradzież. Kurwa, otwórz oczy. Jest wojna, a nie zabili ci rodziców, co? Spalili nam, kurwa, całą pieprzoną wioskę, nie? Masz to wszystko w dupie?
Wiesz, że nie. I że teraz hordy drani plądrują skalicę? Ci skurwiele depczą po prochach Jarka, Przemka, Hanki, Jędrzka. To nie w porządku. Henryk, nie pozwolę na to, nawet jakbym miał to zrobić sam. Niech te dranie poczują strach przed Bogiem. Złoimy skurwielom dupy. Henryku, wiedziałem, że na tobie można polegać. Wiedziałem. To jaki jest plan? No, myślałem, że mógłby nam pomóc karczmarz Andrzej, ale on ma Pietra. Lepiej spytaj Frycka, to on załatwił sprzedaż pierścienia i zna Andrzeja lepiej. Dobrze, tak zrobię. Czołem, ty gamoniu. Właściwie do czego potrzebujemy Andrzeja? Bez niego więcej zostanie dla nas. Może nie zauważyłeś, ale przez tę karczmę przejeżdżają chyba wszyscy. Andrzej wie o wszystkim, co się w okolicy dzieje. No i będziemy musieli gdzieś sprzedać łupy, a to nie takie proste. Ponoć macie plan, jak oskubać tutejszych drani. Fajnie by było, co? Albo za chwilę nie będziemy mieli co do garnka włożyć. A tutejszy karczmarz mógłby nam pomóc. Właśnie. W czym problem? Ponoć nie nadajemy się do tego. Spróbuj go przekonać. Zawsze byłeś w tym dobry. A, i powiedz mu, że to ja cię przysyłam, żeby cię od razu nie posłał do diabła. Wiesz, jak mógłbym przekonać Andrzeja? Wspomnij o pieniądzach. To wszystko? Tak, nie znam bardziej chciwego człowieka niż nasz karczmarz. Przysłał mnie Frycek. Chciałbym porozmawiać o... Ach, chcesz wino z mojej piwniczki? Mam je na zapleczu. Właśnie, zaprowadź mnie. Przysłał cię Frycek, prawda? Tak, taki był pomysł. Słuchaj, Frycka to lubię. Znałem jego matkę, ale Mateusz oszalał. Napadać na ludzi? Tylko na tych, którzy na to zasługują. I myślisz, że panu to będzie obojętne? Wiesz, w jakie gówno możecie wdepnąć? Nie wierzę, że jesteście do tego zdolni. Czemu nam nie wierzysz? W tym jest kopa forsy i niemal zero ryzyka. To byłaby z tego dla mnie jakaś dola, co? Całkiem przyzwoita. Zobaczymy, czy was na to stać. Będzie potrzebne przebranie. Jakie przebranie? Użyj mózgu. Nigdy nie możesz być pewny, że cię ktoś nie zobaczy. To prawda. Musimy się za kogoś przebrać. Przebierzcie się za kumanów. Co? To chyba oczywiste, nie? Wszyscy wiedzą, że tu rabują. Jak kogoś ukradnie kuman, nikt nie będzie niczego dociekać. Racja, ale skąd mam wziąć szmaty jakiegoś kumana? Dowódcy, i to 3 sztuki. Co? Ze względu na przyłbice, w nich was nikt nie rozpozna. A skąd do diabła go mam wytrzasnąć? Niedaleko skalicy są bandy kumanów. Wiem od podróżnych, gdzie ich znaleźć. Mam napaść na obozowisko kumanów? Przed chwilą miałeś tyle tupetu, a teraz nagle trzęsiesz portkami? Ale na cały pieprzony obóz? Zwiadowcy albo dezerterzy, zapewne ci, którzy chcą się albo wymigać, albo zdobyć łatwy łup. I nawet kumanowie muszą spać. Chociaż od dłuższego czasu chroniłem spraw szlachciców i działałem dla dobra regionu, dalej siedział we mnie stary, młody Henryk, który w tęsknocie za beztroskimi czasami łatwo dał się namówić dawnym kompanom na kolejny wybryk. Ale zabijanie kumanów to była dobra rzecz. Czy Henryk postąpi dobrze, wplątując się w intrygi swoich przyjaciół? Czy nie narazi się swoimi poczynaniami szlachcicom? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku Supergrowych Przygód.